Tą bramką pachniało od kilkunastu minut, tak naprawdę drugiej połowy. Mieliście dużą przewagę, ale byliście pod bramką broni nieskuteczni, na szczęście wpadło. Zgadza się, na pewno ta pierwsza połowa bardzo wyrównana. Myślę, że obie drużyny nawzajem badały się. Tych sytuacji podbramkowych bardzo mało. W drugiej połowie gra zdecydowanie się otworzyła. Dużo więcej wolnej przestrzeni między strefami i te sytuacje z minuty na minuty sobie stwarzaliśmy. I ku uciesze naszych kibiców i nas samych, w samej końcówce ta bramka padła. Początek sezonu jak marzenie. W Giżycku wygrana 2-0. Dzisiaj z bronią 1-0, 6 punktów, 3-0 w bramkach. No lepiej nie można. Zgadza się. No lepiej na pewno można było. Można było wygrać wyżej w Giżycku. Dzisiaj także. Ale doceniamy to co mamy i skupiamy się na ciężkich treningach, bo w środę kolejny mecz i trzeba się szybko zregenerować i walczyć o kolejne 3 punkty. Witam serdecznie. Obawialiśmy się troszeczkę tego meczu, bo znamy się z przeciwnikiem jak łyse konie. Graliśmy niedawno jeszcze w ostatniej kolejce. Praktycznie oni o nas wiedzą wszystko, my o nich. I to był mecz taki do jednej bramki. No to przypominał bardzo ten mecz marcowy tutaj, gdzie żeśmy zremisowali 0-0 i stworzyliśmy właśnie tą jedną sytuację, której żeśmy z rzutu karnego nie wykorzystali. A dzisiaj tak mówię, no to cały czas przed meczem i w przerwie powtarzałem, panowie, cierpliwie przyjdzie ta jedna sytuacja i ona przyszła. I naprawdę cieszy się cała drużyna. No, po raz kolejny chcę podziękować chłopakom, bo mimo, że gdzieś żeśmy nie weszli w ten mecz tak, jak żeśmy zakładali, to później zostawiliśmy dużo zdrowia i to się opłaciło. No i ten sezon zaczyna się naprawdę świetnie, bo 6 punktów, bilans bramkowy też 3-0. No, lepiej może było oczywiście wygrać wyżej w Giżycku, czy dzisiaj wygrać wyżej, no ale mówię, no nie ma się do czego przyczepić. No tak, to jest dopiero druga kolejka. Na pewno chcemy po prostu iść tą drogą, którą szliśmy na wiosnę. Krótka przerwa, gdzieś tam staraliśmy się tą formę trzymać, żeby gdzieś tam nie zgasła mocno i gdzieś to chyba widać. Oczywiście z każdym meczem będzie ta poprzeczka szła do góry, bo gdzieś tam będzie przeciwnik nas analizował, ale tak mówię, no, to już jest historia. Teraz odpoczywamy. Najważniejsze, żeby się dobrze wypocząć i przygotowujemy się do ciężkiego meczu derbowego w Łowiczu. No bardzo szkoda straconych punktów, bo mówię, no piłka jest taką dyscypliną, że wygrywa ten, kto wykorzystuje sytuację. Jak na meczu wyjazdowym, mówię, gra nie była zła, chociaż mieliśmy dzisiaj trochę słabych punktów. Natomiast no, stworzyliśmy sobie w meczu wyjazdowym 3-4 sytuacje, w których powinny paść bramki, a nie padły. I tak jest. No, to był mecz w zasadzie według mnie tak do jednej bramki. Kto by bramkę strzelił, to by ten mecz wygrał. No. Szkoda straconych punktów, szkoda nawet punktu, bo on był na wyciągnięcie ręki. No, 5 minut do końca i tracimy w prosty sposób bramkę. I cóż, no, szkoda wysiłku chłopaków, bo mówię, 85 minut pracy, mecz pod kontrolą w zasadzie. Wiadomo, że gdzieś Lechia też chciała tą bramkę strzelić, natomiast wybroniliśmy się z tych sytuacji takich trudniejszych i w najbardziej nieoczekiwanym momencie straciliśmy bramkę i przegraliśmy mecz. No, jest druga kolejka i mówię, pierwsza porażka, natomiast to już się nie wróci. To już jest za nami. Teraz mamy ciężki tydzień, bo czekają nas znowu dwa trudne wyjazdy do Piskiej i do Legii drugiej. Także no, musimy się pozbierać, wierzyć w swoje możliwości, swoje umiejętności, bo taki ten zespół ma i robić wszystko, żeby z tych dwóch meczy po prostu ugrać jak najwięcej. I tyle. Było bardzo ostro momentami na boisku. Damian Machajek szedł w przerwie. Czy są to poważniejsze urazy, czy coś jest wiadomo? No, Damian Machajek ma delikatnie podkręcony staw skokowy z jednej i z drugiej strony. No i ja powiem tak, no, spotkały się drużyny, które bardzo, bardzo siebie znają i zarówno Lechia, widzieliśmy o tym, że gra bardzo agresywnie, bez kalkulacji, tylko kiedy jest przerwanie, to jest przerwanie. Chcieliśmy odpowiedzieć tym samym, bo tak to by było po meczu. Musieliśmy podjąć taką walkę, niekiedy wręcz, i taka była.
Także mówię, no szkoda sił, szkoda zaangażowania, szkoda tego wszystkiego, bo nie zasłużyliśmy dzisiaj według mnie na porażkę.